Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-524. SCP-524 i SCP-682 wprowadzeni do wspólnej komory testowej. SCP-682 podejrzliwie bada SCP-524. W tym czasie SCP-524 zaczyna konsumować przednią prawą kończynę SCP-682. SCP-682 odskakuje do tyłu, rycząc. SCP-524 goni SCP-682 przez 2 minuty, po których SCP-682 wspina się po ścianie na wysokość 4 metrów, poza zasięg SCP-524. SCP-524 przerywa pościg i zaczyna myć sobie mordkę za pomocą łap. Kontynuuje tę czynność przez 15 minut, w tym czasie SCP-682 pozostaje wszczepiony w ścianę na wysokości 4 metrów poza zasięgiem SCP-524. SCP-524 przechodzi do innej części pomieszczenia i zaczyna naruszać jego integralność, łamiąc procedury przechowawcze. Test zostaje przerwany.